Witam was serdecznie z tej strony Hardena to jest kolejny odcinek z serii żółte koperty otwieramy znowu moje kinder niespodzianki w dniu dzisiejszym mam dla was yy, ile Cztery. Cztery koperty, to może nie owijajmy w bawełnę, weźmy pierwszą z nich. Yy, nie ma, nie ma mm, pieczątki urzędu celnego, z tyłu też nic nie ma, żadnej naklejki. Powiem Wam, że ostatnie te koperty strasznie długo do mnie szły. Yy, dalej nie mam jeszcze przesyłek od Alice, yy, tam cztery, cztery rzeczy u nich zamówiłem. Mam nadzieję, że to się w końcu jakoś wyjaśni, bo mija już... Na, na dwóch rzeczy, ponad 50 dni od zakupu, więc naprawdę, naprawdę sporo. Ok, zobaczymy, czy to jest w środku. Mm, otwórzmy ją. Otwórzmy ją po prostu. Okay. I w środku, w środku, w środku. Antenki. W środku mamy kolejny zestaw antenek. Yy, jako, że yy, Fat Shark i ten odbiornik chiński mają inne wejścia. Jedne antenki, jedno wejście jest tym takim dzyndzlem, a drugie jest po prostu za kodziurką, więc muszę mieć dwa, dwa rodzaje antenek, więc kolejny zestaw antenek do FPV. Ok, weźmy teraz może tak, weźmy może tą kopertę. Też w pieczątku rzędu celnego nie ma. Otwieramy, co w środku się znajduje. A w środku. A w środku mamy kilka konektorów, w sumie pary, jeżeli chodzi o. Powinno ich być cztery. Tak, ach, chyba tak. Chyba się zamawiały na sztuki. Muszę sprawdzić, wiecie? Bo przeważnie się piątkami zamawia. Nic więcej w kopercie nie ma. Cztery sztuki. Hm, dobra, sprawdzimy to. Muszę pamiętać o tym. Cztery sztuki. Wydaje mi się, że jak coś to było pięć. No chyba, że się zamawiał na sztuki u tego e, sprzedawcy. Bo wychodziło taniej albo coś. E, dobra, to mamy cztery. E, Konektory bateryjne to jest te TX60. OK, chyba, albo zamówiłem 4, 4 baterie nowe może. Nie wiem, okej, okay, nieważne. Sprawdzimy to w, potem w tych yy, Dalej co mamy? Yy, kolejna koperta z tyłu z tyłu nie ma nic ciekawego. GIF 2 dolary. Dobra, otwieramy. A w środku, no, mogę nożyczkami trafić. A co w środku? Zawiniątko, lubię zawiniątka, lubię zawiniątka, odwińmy to zawiniątko. Ale już widzę, dobra, prześwituje już przez ten. W środku mamy przewody, przewody. Tylko teraz pytanie: jakie? Taśmy z przewodami, żejsko żejskie Dwie dwie sztuki przewodów żeńsko-żeńskich. Wiadomo do czego, m.in. innymi, się do drona, do połączeń nadajnika z kontrolerem itd. itd. Ile tu sztuk jest, to nie wiem. Zakładam, że to jest co 10 pakowane, czy raz, dwa, trzy, cztery, czy też czterdzieści, 80. 80, 80 przewodów, bo tak mi się wydaje, że tak przeważnie jest, że od czarnego do czarnego być 10 sztuk. No więc chyba 80 sztuk przewodów. Dobra, na bok. I ostatnia paczka. E, ostatnia paczka. Niedawno wysłana, bo widzimy 29 y, grudnia. Więc niedawno wysłana. Ok, dobra. Otwieramy. I co w ostatniej paczce będzie? Może coś ciekawego, co ja sobie kupowałem. Kurde, nie pamiętam. Zaraz się dowiemy. Kolejne zawiniątko. Ok, wyciągniemy, o, pudełeczko i co w pudełeczku, a w pudełeczku O, przewód USB i aha jest to ładowarka ładowarka USB do Xiaomi. Jako że ostatnio kurczę bardzo dużo nagrywam, to nie wyrabiały mi baterie Xiaomi i po prostu czasem nagrywam po kilku odcinków dziennie i muszę po prostu ładować w trakcie nagrywania więc postawię, kupię sobie po prostu ładowarkę i chyba jeszcze powinny iść nowe baterie do mnie chyba się dwie sztuki baterii zamówiłem, czy coś takiego nie pamiętam, wiecie kurde, zawsze mówię, że ostatnio wpadłem chyba w zakupoholizm elektrozakupoholizm <laughs> nie pamiętam co kupuję reasumując, przewody 80 sztuk ładowarka do xiaomi cztery pary konektorów do baterii i mamy jeszcze to. Antenki. Antenki, one są chyba do tego transmitera chińskiego, a wcześniej kupiliśmy do transmitera do fatsharka. Tak chyba mi się wydaje. Ale o to pewnie na jakimś live'ie albo coś wam wszystko wam wyjaśnię w jakimś odcinku. Tyle w tym odcinku. Zachęcam was do dania łapki w górę, e, napisania komentarza i udostępnienia filmu swoim znajomym. E, muszę wam się z nami coś czy czymś podzielić. Kurczę, jestem mega nie wiem, zadowolony, dumny z tego, że ostatnio tak te subskrypcje, ten liczny tak rośnie i te wyświetlenia tak fajnie rosną. Jest to naprawdę dla mnie mega wyróżnienie. I za co Wam dziękuję i chyba jeszcze pewnie nie radzę wam się gadać. Tak. Kończymy to. Miłego dnia, wieczoru lub nocy w zalewnosie, kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!